Debata poranka. Stanisław Janecki, witam publicystów i komentatorów. Agaton Koziński, wszystko co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomasz Pietryga, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. I Tomasz Sakiewicz, Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj odbyła się w Parlamencie Europejskim kolejna, jakby to nazwać, kolejne przedstawienie pokazujące z jednej strony Polskę jako bad boya europejskiego, z drugiej różne rozproszone głosy poza polskimi, że to jest wszystko dość perfidne prześladowanie i wybieranie sobie właśnie takiego chłopca do bicia. Ale nie to mnie interesuje, bo to jest tylko część więcej całości, tylko ta propozycja pana eurodeputowanego Jacka Sariusza Wolskiego, żeby przestać negocjować z Unią w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, zrezygnować z Funduszu Odbudowy, pożyczyć to na rynku, bo przecież Polska ma takie możliwości i taką wiarygodność, że to jest możliwe, doprowadzić do tego, żeby Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z traktatami decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, stworzyć jakąś stałą zaporę dla tego typu ingerencji, że skoro pan Didier Reynders, komisarz, przyznał, że KPO jest wstrzymywany właśnie z tego powodu, że trzeba Polsce dać nauczkę i zmusić do ugięcia się, to my nie powinniśmy tego robić, więc jak pożyczymy te pieniądze na rynku, to kosztami wraz z procentami obciążyć Komisję Europejską. To wszystko wygląda ładnie i spójnie, ale czy to jest realne do zastosowania i czy Polsce taki środek by się opłacił? Może zacznijmy od Tomasza Pietrygi. Nie mam pojęcia, czy to jest w ogóle wykonalne i czy to jest spójne, jeśli chodzi o szczegóły. Znaczy ja jednak jestem zwolennikiem tego, no, że jeżeli jesteśmy w tej Unii Europejskiej i mimo tego całego konfliktu, który jest, to raczej bym skłaniał się najpierw do jakiegoś podjęcia jakiegoś jednak mimo wszystko dialogu, tak, żeby jednak te pieniądze tych funduszy były, no bo myśmy się na te pieniądze zgodzili. Ja nie wiem, czy w ogóle my zgodząc się na to, na tą pożyczkę, czy my możemy teraz zrezygnować, czy my będziemy na przykład żerentami tych pożyczek, mimo że nie zmierzemy, bo to by było już zupełnie absurdalne. Więc raczej bym myślał o tym, natomiast no też może być tak, że ta koncepcja Sariusza Wolskiego no jest taką też pewną grą z Brukselą, grą na argumenty, taką grą polityczną, negocjacyjną i że my możemy sobie poradzić bez tego. Natomiast ja nie wiem, czy to jest takie rozwiązanie, no bo właściwie troszeczkę będziemy poza tą wspólnotą, jeżeli nie będziemy uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. No, z drugiej strony no jest tak, że grożą nam, że tych pieniędzy nie będzie, więc jest to jakaś pułapka, ale ja bym jeszcze bym powalczył i chyba ponegocjował najpierw, zanim sięgał po jakieś takie radykalne rozwiązania. To Agatona Kozińskiego zapytam właśnie, czy to nie jest środek nacisku, bo premier daje sygnały, że on prowadzi jakieś zakulisowe rozmowy, przynajmniej z panią Ursulą von der Leyen, i że raczej negocjacyjnie będzie takie rozstrzygnięcie wypracowane. Natomiast to, co mówi pan Jacek Sariusz Wolski, znany w końcu przecież w kręgach europejskich, może jest właśnie taką formą nacisku i przypomnieniem, że możemy wam utrudnić życie całej Unii Europejskiej, jeśli będziecie nas tak przyciskać. A czyli tutaj ewidentnie gra jest na razie w jedną stronę, to Unia Europejska narzuca warunki tej gry Polsce. Polska wydaje się stosunkowo bezradna. Tutaj najczęściej powracający argument po stronie polskiej to jest wstrzymanie naszej składki do budżetu europejskiego, co jest już działaniem atomowym. To jest jakby naciśnięcie guzika atomowego i pytanie, czy jesteśmy w stanie też wypracować inne metody. Scenariusz, o którym teraz dyskutujemy, stosują już Węgry. Węgry uruchomiły
jeśli to pamięć mnie myli, 4 miliardy dolarów, 4 miliardy euro. Ich pakiet, który taki i fundusz europejskiej odbudowy, tylko węgierskiej odbudowy, taki pakiet w tym roku węgierski rząd uruchomił. Właśnie dokładnie argumentując w stylu Sariusz Wolskiego, że skoro Bruksela nas szantażuje pieniędzmi, to właśnie przed tym szantażem nie ugniemy i będziemy korzystali z własnych pieniędzy. Akurat co jak co Węgrzy pieniądze liczyć umieją i pewnie im się to opłaca, nie tylko dlatego, że mają niskie oprocentowanie pieniędzy na rynku, ale również dlatego, że nie będą planowali płacić pieniędzy Unii Europejskiej, ale pojedyncze rozwiązania. No Polska w negocjacjach trzeba mieć również jakieś twarde argumenty, w tym sensie ma to sens, ale przede wszystkim napięcie, jakie się robi w relacjach Warszawa-Bruksela, bo to przecież nie tylko dyskusja w Parlamencie Europejskim, to nie tylko kwestia argumentów finansowych, a to przede wszystkim orzeczenie TSUE ostatnie, które można przypomnienie po raz kolejny twardo i niezbicie o wyższości prawa europejskiego nad prawem krajowym i że Trybunał Europejski może właściwie według własnego uznania podchodzić do przepisów uchwalanych przez polskie władze, to napięcie robi się potężne i moim zdaniem zbliżamy się do jakiegoś momentu przesilenia, tylko nie ukrywam, boję się tego momentu przesilenia, ponieważ cały czas liczę, że uda się wypracować kompromis, ale cały czas się boję, że to po prostu idzie na zderzenie dwóch światopoglądów i trudno bardzo mi przewidzieć efekty tego zderzenia, ale nie mam żadnych wątpliwości, że drzazgi będą się sypały dookoła i nikt na tym nie zyska. To Tomasz Sakiewicza zapytam o ten właśnie szerszy kontekst. Czy tutaj nie chodzi o to, żeby po pierwsze postawić poza nawiasem prawa nie tylko Izbę Dyscyplinarną, ale całą Krajową Radę Sądownictwa i zmusić Polskę do jakby przywrócenia poprzedniego stanu, jeśli chodzi o kwestie ustroju prawnego, mówiąc tak najogólniej. A jeśli to się uda, no to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej mógłby bezpośrednio ingerować w każde sprawy, łącznie z wynikiem wyborów, który mógłby nie zostać uznany pod kwestionując niezależność sędziów w Izbie Nadzwyczajnej i spraw publicznej. Czy taki scenariusz jest możliwy do przeprowadzenia przeciw Polsce, a z drugiej strony, czy Polska może mu się jakoś efektywnie przeciwstawić? Chciałem powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, również dotyczącą i tej dyskusji i wielu innych. Przynależność do Unii Europejskiej nie wyłącza działania rozumu i zdrowego rozsądku, nawet jeśli TSUE postanowi inaczej. I to musimy sobie zapamiętać. Jeżeli w czasie negocjacji jedna ze stron używa siły, a dokładnie tak się dzieje w przypadku Unii, bo blokując tam składkę, wołając na nałożenie kar, używa siły, tak, przemocy tej, którą ma do dyspozycji, to druga strona co najmniej musi wykazać gotowość do odpowiedzi. Bo jeśli tego nie robi, no to nasza pozycja negocjacyjna jest po prostu bardzo słaba. Przecież my żeśmy żadnych negocjacji nie zerwali, tylko Unia Europejska w czasie negocjacji podwyższa swoją poprzeczkę, uderzając w nas coraz bardziej czułe miejsca. I my musimy wykazać się, że mamy co najmniej gotowość, a przynajmniej w jakimś wypadku użyć jakiegoś narzędzia, na początek pokazując, że nie żartujemy, bo inaczej nasza pozycja negocjacyjna jest żadna. I to wynika z rozumu, doświadczenia, zdrowego rozsądku i w ogóle całej kultury naszej cywilizacji. Jeśli jeden się zachowuje tak, to my musimy przynajmniej pokazać, że możemy mieć gotowość do odpowiedzi. Po drugie, nie można wyrzucić Polski z Unii Europejskiej. Nie ma mechanizmu wyrzucenia Polski z Unii Europejskiej, jeśli tego sami nie postanowimy. Ale więc można zagłodzić, jak to mówiła no to pani Barley. I de facto nie zostawili nam już jakby pola manewru po swojej stronie. Tak, oni już wykorzystali, co mogli. Zamrozili te pieniądze, które mogli zamrozić i jednocześnie nakładają kary. No więc jakby skoro użyli już bomb atomowych, bo oni użyli już bomb atomowych. My mówimy, że mamy jakieś opcje atomowe, a myśmy niczego nie użyli. Myśmy nie użyli nawet patyczka, żeby ich uderzyć. A oni używają w tym czasie bomb atomowych. I celem nie jest reforma sądów, czy nawet zatrzymanie Turowa. To są korzyści, które osiągają różne tam grasanci biegający wokół Komisji Europejskiej.
I to celem jest obalenie tego rządu. Oni tego nie ukrywają. To powiedziała szefowa komisji. Zagłodzić tak, żeby doprowadzić do uległości, czyli de facto zmiany rządu. Polacy, Węgrzy mają się przestraszyć i wymienić sobie rządy, bo źle wybrali. No więc, zdaje się, że pan Didier Reinders dość bezpretensjonalnie przyznał, że to, co się dzieje w stosunku do Węgier, może wpłynąć na węgierskie wybory. Tak, ale może się zdziwić, jak wpłynie. To znaczy bardzo, bardzo Polaków z Węgrów będzie głosowała tylko za obecnymi rządami, dlatego że jest oburzona tym sposobem działania Komisji Europejskiej. A w przypadku Turowa, no to myślę, że tu mamy takie poparcie dla rządu, że obojętnie, czy on jest Platformy, czy z PiS-u, to jeśli Platforma będzie się źle w tej sprawie zachowała, to się straci swoich wyborców. A szczególnie na zachodzie Polski. Tam to jest, po prostu ludzie są wściekli na partię, którą pobierali do tej pory, bo przynajmniej domniowała Platforma. To jeszcze druga kwestia, teraz kieruję to do Tomasza Pietrygi. Propozycja zablokowania Fit for 55, bo to miałby być taki środek, jak zablokowanie ratyfikacji funduszu odbudowy i że tu mielibyśmy większe szanse, ponieważ sporo krajów, szczególnie nawet z południa Europy, jest przekonanych, że ten program jest po prostu dzieleniem Europy, pogłębianiem różnic, że jest tak drastycznym podniesieniem cen energii, że społeczeństwa tego nie wytrzymają. Czy to jest realne narzędzie, czy Unia Europejska, Komisja Europejska nie zrezygnują z Fit for 55, no bo skoro idą w ten Zielony Ład, a to jest kolejny etap, no to nie wygląda na to, żeby ktoś miał ochotę z tego zrezygnować. Tomasz Pietryga. Nie, no zdecydowanie tak, że tutaj jest więcej zainteresowanych pozyskaniem tych pieniędzy i więcej krajów zagrożonych, więc na pewno tak, ale ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, że to zagłodzenie, że ten plan zagłodzenia Polski, o którym mówił redaktor Sakiewicz, on się nie musi zrealizować. On się nie musi zrealizować z jednego powodu, bo jest warstwa polityczna. To, co mówią komisarze, oni uprawiają politykę, uprawiają różne środki nacisku. Jednak proszę zwrócić uwagę, że te miliardy, które przyjdą do Polski, to są pieniądze, na których korzystają i zarabiają bardzo wiele zachodnich koncernów dużych, na przykład koncerny budowlane. Przecież polskie drogi, te wielkie inwestycje infrastrukturalne, przecież to budują niemieckie, francuskie wielkie firmy. Szwedzkie, austriackie. Oczywiście. I teraz i pieniądze za te inwestycje mają pochodzić z tych funduszy. I teraz jeżeli tych funduszy nie będzie, no to te firmy stracą, więc jest ich pewien nacisk wewnątrz tych krajów unijnych, żeby do radykalnych kroków nie sięgać. To jest bardzo mocny argument, że jest pewna warstwa polityczna, ale jednak kiedy wchodzą w grę, zresztą to pokazywała historia wielokrotnie, kiedy wchodzą w grę jakieś twarde interesy, to nagle zaczyna się to jednak wszystko mięknąć i mi się wydaje, że to nie jest przesądzone, dlatego cały czas ten dialog moim zdaniem jest ważniejszy niż pewne radykalne rozwiązania w tej chwili. A jeśli chodzi o naszą pozycję negocjacyjną, jeszcze jedną rzecz. No niestety troszeczkę sami żeśmy sobie tą pozycję popsuli pewnymi decyzjami rządu podczas szczytu Rady w lipcu, a później w grudniu, jeśli chodzi o kwestię tego rozporządzenia. Bo to jest tak naprawdę kluczowa sprawa, że w taki sposób, że z jednej strony powstało pewne zaufanie, takie iluzoryczne zaufanie, że jeżeli państwa nam coś powiedzą, że nie będziemy tego rozporządzenia stosować szerzej, mówię o rozporządzeniu Fundusza za Praworządność, tylko do spraw, kiedy ta korupcja przy funduszach będzie, to było od samego początku było widać, że tak się może nie stać. Także jednak ta atmosfera w Unii Europejskiej, szczególnie w Parlamencie Europejskim i nacisk jest większy. Było to widać też dlatego, że ta nowa ekipa w Komisji Europejskiej, komisarzy, no w porównaniu do tego, no Timmermans to jest gołąb przy nich tak naprawdę, bo Timmermans groził palcem, tam mówił o jakichś procedurach, wszczynał te procedury, to nic z tego nie wynikało. A ci ludzie zupełnie inaczej rozumują i myślę, że wtedy można było pewien
pewien ten kontekst sytuacyjny również wziąć pod uwagę. Premier tego nie wziął wtedy, no i to są konsekwencje też tych tamtych decyzji niestety. Do Agatona Kozińskiego wrócę, do tego Fit for 55. Czy tu możemy nie być osamotnieni? Czy możemy zbudować taką koalicję, która przynajmniej urealni ten program? Bo on w takiej wersji oznacza, że Polska może ponieść ogromne koszty i nie wywiązać się z tych celów, które ten program zawiera, i w dodatku jeszcze osłabić naszą konkurencyjność i szanse rozwojowe, jeśli tak ogromną masę pieniędzy mielibyśmy przeznaczyć na realizację tego programu. To jest, moim zdaniem, to jest pułapka. Za Fit for 55 stoi wzmiankowany przez mojego przedmówcę Frans Timmermans i ten program jest napisany właśnie z bardzo charakterystycznym dla niego radykalizmem. Ja się nie zgadzam z moim przedmówcą, że Frans Timmermans to był miły misio. A to nie był, teraz... nie był skuteczny, znaczy nie był tak radykalny Był skuteczny i był radykalny, i jakby używać języka prawnego, to bym powiedział, że obecni komisarze odwołują się do linii orzecznictwa, którą właśnie wypracował Frans Timmermans. Dla Fransa Timmermansa, i słyszałem to już i ze strony polskiego rządu, i ze strony Komisji Europejskiej, był wypracowany kompromis porozumienia w kwestiach sporu o praworządność między Polską i Brukselą, i ten kompromis został złamany właśnie przez Fransa Timmermansa. I mamy konsekwencje tego wszystkiego, które dzieją się teraz, co jest wszystko podparte głęboki poziomem nieufności, bo żadna ze stron nie ufa drugiej, że jak na coś się umawiamy, to uda się tego dotrzymać. I to jest kolejna warstwa problemu i dlatego ja się bardzo boję, że to wszystko idzie w kierunku zderzenia. Natomiast wracając do Fit for 55, to jest pozycja negocjacyjna. Polska, gdyby teraz zaczęła bardzo ostro grozić wetem, tak naprawdę wyświadczy wszystkim przysługę, bo z jednej strony powiedzieć, o, znowu Polska, ten czarny lud europejski, wszystko blokują, wszystko sabotują, zagłośmy ich jeszcze bardziej. Taka retoryka padnie, a z drugiej strony po cichu wszyscy przyklasną, bo ten pakt jest zabójczy nie tylko dla Polski, ale właśnie dla całej Europy, a nawet dla dużej części Europy bardziej, ponieważ Polska, w Polsce rośnie prąd o 20%, cena prądu czy gazu o 20%, ale przy okazji rosną tam też pensje i ta gospodarka jakoś w miarę przyzwoicie pędzi. Rok do roku mimo wszystko jest cały czas trochę lepiej. W innych krajach prąd i gaz rosną w podobny sposób, natomiast ta gospodarka nie pędzi aż tak bardzo jak u nas. Siłą rzeczy realne poczucie straty jest bardzo duże. W Parlamencie Europejskim była wczoraj dyskusja, co robić z tym, że te ceny prądu tak gwałtownie rosną, bo to są zapowiedzi na najbliższe 12 miesięcy rzędu kilkudziesięciu, i to takie kilkadziesiąt, bliższe 50, 60 niż 20 podwyżek cen prądu. No to ma już potencjał wręcz iskrzący i potencjał, który może doprowadzić do upadku rządów. Także ja nie wierzę, żeby Unia Europejska w tak głębokie podwyżki weszła. Moim zdaniem ten Fit for 55 zostanie rozcieńczony, czy odłożony w czasie, czy rozłożony na dłuższy okres, czy te normy będą po prostu niższe, bo moim zdaniem Unia Europejska pod względem politycznym nie jest w stanie przepchnąć tak radykalnego programu. No i tylko teraz pytanie, jak ten pomysł leży już na stole, no to w jaki sposób trzeba tę żabę połknąć, i oni zastanawiają się teraz, jak tę żabę połknąć, i w tym momencie Polska wychodząca cała na biało i krzycząca nie pozwalam, byłaby absolutnie wszystkim na ręku, bo jak Polska krzyczy nie pozwalam, to cała Unia Europejska dokładnie wie, jak się zachować, a przy okazji mogą powiedzieć, no tak, Polska nie pozwoliła, to trochę się posuńmy. To teraz mamy tylko 2 minuty, to więc... To nie jest nasz czas, my powinniśmy, jeżeli grozić wetem, to grozić wetem prawdziwego programu, a nie grozić wetem tej pozycji negocjacyjnej, która jest teraz na stole. Do Tomasza Sakiewicza, czy to nie jest większa część, to Fit for 55, te wszystkie kary, że jakoś tam ta polska konkurencyjność jest, ona też, nie przesadzajmy, nie jest tak olbrzymia, ale Polska sobie radzi i to może być sól w oku dla niektórych. Czy ten kontekst jest ważny? Ja w tej chwili nadaję z Chorzowa, bo to jest Europejskie Forum Gospodarcze, właśnie między innymi temu poświęcałem, a może przede wszystkim temu. I przerażeniem mieszkańców Śląska, biznesu, związkowców, wejściem tego pakietu i jeszcze przy możliwości, kiedy zablokuje się pieniądze dla Polski, jest tak ogromne. Znaczy, moim zdaniem, jak jakiś poseł Platformy stąd powie, że on chce blokady tych pieniędzy dla Polski, to Platforma już nie ma tutaj czego szukać, bez względu na to, że miała kiedyś połowę poparcia
na Śląsku, bo po prostu ludzie tutaj są realnie przerażeni. To nie są żadne strachy, tylko są realnie przerażeni. I dzisiaj Polska nie może pozwolić, już bez względu na taktykę negocjacyjną, na to, żeby zgodzić się na zamknięcie swoich kopalń i nie dostać na przykład pieniędzy na całkowite przebudowanie Śląska. To jest po prostu niemożliwe. To jest zagłada całego regionu. Miliony ludzi popadną w nędzę i po prostu te pieniądze albo muszą przyjść, albo trzeba z tego zrezygnować. I to trzeba jasno postawić. Natomiast to, kiedy, w jaki sposób, oczywiście można tego używać w ramach negocjacji w tym czy innym momencie, generalnie trzeba to wrzucić do całego pakietu blokowania, w razie czego, i odpalać te bomby w różnych momentach. To musimy... Również trzeba do przestrzegania prawa i umów. Uczynić puentą. Bardzo dziękuję. Agaton Koziński, Tomasz Pietryga, Tomasz Sakiewicz. Dziękuję panom. Ja ze słuchaczami Polskiego Radia spotkam się za tydzień.